Ognista zachodzi, wieje wiatr, na niebie rozpyszły rakiety. Za mowy brumaków otwiera się was i widać czerwone berety. Miłośnicy spadochroniarstwa spotkali się przy Domu Ludowym w Goloszowie Równi. Tam miał miejsce piknik spadochroniarzy. W bogatym programie imprezy znalazły się pokazy sprzętu wojsk powietrzno-desantowych, skoki spadochronowe. Chętni mogli także wziąć udział w konkursie strzeleckim o puchar wójta gminy Goleszów Sylwii Cieślar. To jest cykliczne wydarzenie, które jest corocznie przeprowadzane zawsze w pierwszy weekend lipca. I w tym czasie mamy tam przygotowanych parę atrakcji i liczymy bardzo na przybycie zainteresowanych. Tu jest właśnie, przede wszystkim ten piknik jest tutaj organizowany dla mieszkańców tych okolic. Mamy tutaj gości zaprzyjaźnionych, którzy się pojawiają oczywiście z Polski. Mamy tutaj ludzi, którzy będą skakać z aeroklubu rybnickiego oraz z zaprzyjaźnionego aeroklubu bielskiego, z którym mamy ścisłą współpracę corocznie. A ostatnią rocznicę, którą żeśmy hucznie obchodzili, to była 25. już rocznica powstania Związku 18. Oddziału w Cieszynie. Co kultywuje? No przede wszystkim tradycje. Tradycje, poczynając od cichociemnych, aktualnych i byłych żołnierzy 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, tudzież 18. Batalionu z Bielska. Także tutaj uczestnikami czy członkami tego związku są ludzie, którzy wykonali kiedyś w przeszłości swój pierwszy, trzeci, czwarty, dziesiąty skok. Oraz czynni do tej pory skoczkowie spadochronowi. No mamy tutaj dzisiaj dwie jednostki wojskowe właśnie z tego 18. Batalionu z Bielska. W tej chwili podjeżdża jeszcze formacja terytorialców, którzy również będą mieli wyłożoną tu swoją wystawkę i będą informować ludzi. Dla dzieci również jest przygotowanych parę atrakcji na początku tutaj naszego miejsca, w którym zbierają się ludzie. Czynni członkowie naszego związku jeżdżą na zawody spadochronowe. Następnym takim żelaznym podpunktem jakby naszej działalności jest wyjazd cykliczny i coroczny na tunel aerodynamiczny, gdzie on jest organizowany przez zaprzyjaźnione nam jednostki wojskowe. Tunel jest w Leźnicy, to jest pod Łodzią i tam przy zarząd główny Związku ZPS-u w Warszawie przydziela każdemu regionalnemu związkowi około 2 godzin latania swobodnego w tunelu. Jak dobrze zrobiła, że sobie wybrała za chłopca spadochroniarza. Jak dobrze zrobiła, że sobie wybrała za chłopca spadochroniarza. Z kamerą piknik odwiedził Mariusz Jaszczurowski.